Kolejny druk, wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w budynku nr 3 na osiedlu Centrum C w Krakowie. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1568, pierwsze czytanie, referuje pani dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego, który położony jest w Krakowie na osiedlu Centrum C3. Lokal został nabyty od Gminy Miejskiej Kraków za kwotę 4932 zł, a udzielona bonifikata wynosiła 44388 zł. Następnie ten lokal po wykupieniu go został darowany aktem notarialnym na rzecz pani, która była siostrą jednej z osób wykupujących ten lokal mieszkalny. I oczywiście w związku z tym, że pan mąż tej pani nie jest osobą bliską dla siostry, stąd zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami zachodziła przesłanka do tego, żeby zażądać zwrotu bonifikaty. Oczywiście pani, która zobowiązana byłaby do tego zwrotu, wystąpiła do przewodniczącego Rady Miasta Krakowa z prośbą o rozważenie możliwości odstąpienia od żądania takiego zwrotu, uzasadniając to tym, że po pierwsze nie wiedziała, że w takiej sytuacji dokonania darowizny nie będzie to potraktowane w ten sposób, że będzie to uznane za osobę niebliską dla jej męża, skoro to była jej siostra, a po drugie, że oczywiście państwo, pani uzyskując tą lokal mieszkalny, ustanowiła również dożywotnie nieodpłatne prawo użytkowania. Sprawa ta była przedmiotem analizy przez Komisję Mienia i Rozwoju Gospodarczego, która 25 października pozytywną opinię w tym zakresie zawarła. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 10 grudnia 2013 roku. Godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek na 12 grudnia 2013 roku, godzina 15.